No we dzisiejszym tutaj Podkarpacie z gośćmi z Białorusi odbył się duża sprawa pana Dariusza Grzyba. To on ściągnął ten zespół do Nowego Sącza, a ponieważ mamy bardzo dobre kontakty z panem Dariuszem, uznaliśmy, że warto by było rozegrać ten mecz taki na bardzo ładnej hali bobowej. Myślę, że nie ma znaczenia, że była tak duża różnica poziomu. W końcu to jest pierwsza liga zawodowa, my jesteśmy amatorami, ale myślę, że dla dziewcząt była też satysfakcja, że mogły zagrać no, fajny mecz z fajną drużyną, w końcu sześciokrotny mistrz Białorusi, to jest coś. Natomiast my jesteśmy też dopiero w fazie przygotowań, praktycznie jest to nasz pierwszy sparing. Myślę, że jak się spotkamy w grudniu, to będzie zupełnie inny mecz i na pewno będziemy mocniejsi. No chciałbym jeszcze powiedzieć, że to jest druga reprezentacja, która gra spoza Polski na tej hali. Rok temu grał Stop Volley z Norwegii, niż tutaj Norwegii, o Puchar Pakro Cup. Tutaj pan burmistrz był również sponsorem tego meczu, inicjatorem też. Także że fajnie, że coś takiego się w Bobowej działo. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że cieszę się, że możemy gościć tutaj zawodniczki, trenerów z Białorusi. To dla naszych zawodniczek i dla naszego klubu jest kolejne ważne doświadczenie. Z pewnością ono może procentować i na pewno będzie procentować przy rozgrywkach już podczas trwania ligi. Ale ponadto istotna sprawa to jest to, że Bobowa jest miastem, które chce być promowane nie tylko tutaj w kraju, ale również i za granicą. Stąd cieszymy się, że zagraniczne zespoły przyjeżdżają. To też dzięki panu Dariuszowi, my tutaj współpracujemy bardzo dobrze. Kolejna edycja turnieju o Puchar Pakro Cup odbędzie się również między innymi w Bobowej. Też będzie okazja do tego, żeby się zaprezentowały tu, myślę, kluby, które reprezentują również wysoki poziom. To, że nasze zawodniczki z naszego klubu Podkarpacie uczestniczą już w tych rozgrywkach, to tylko dobrze świadczy o tym, że poziom siatkówki bobowej ciągle rośnie. Także też te podziękowania dla pana Dariusza, że zabiega o dobre kluby, o dobry poziom, bo to jest bardzo istotne. A dla miasta to jest też właśnie promocja. Przy okazji myślę, że też inne ważne względy, bo przecież jeżeli ktoś przyjeżdża, to ktoś tutaj funkcjonuje, coś kupuje, gdzieś musi mieszkać. To wszystko się nawzajem nakręca. Zależy nam na tym, żeby również przedsiębiorcy z tego wszystkiego mogli jakieś korzyści wynieść, ale przede wszystkim też młodzi ludzie, bo to zaszczepia się w ogóle ideę sportu. To jest bardzo ważne. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu burmistrzowi, panu Adamowi, bo nieskromnie zwrócono tutaj uwagę na mnie, ja chciałem robić piłeczkę i nie byłoby Pakro Cup, gdyby nie Bobowa, gdyby nie był pan burmistrz i pan Adam. Od początku naszą ideą tego turnieju była przyjaźń z Bobową i to, że chcieliśmy organizować turniej na wysokim poziomie. Dlatego między innymi są tutaj rozgrywane mecze. Duża pomoc samorządu. Ja tylko powiem, że takich turniejów w Polsce każde miasto chciałoby mieć, ale Marka, Bobowa, Pakro Cup, że na tyle znam, że w tym roku będziemy gościć aż 10 zespołów. Z tego większość sama chciała przyjechać do nas. To tylko możemy się cieszyć. Zagraniczne zespoły Norweszki i Niemki. Tutaj trener Borys jest jednocześnie szkoleniowcem reprezentacji Białorusi. Prawdopodobnie w przyszłym roku również reprezentacja Białorusi będzie na Pakro Cup, z czego się możemy tylko cieszyć. Ja mówię, no nie byłoby Pakro Cup, gdyby nie Bobowa. I wszędzie podkreślam, że wszystkie mecze finałowe muszą się być rozgrywane w Bobowej, bo to jest wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie i wspaniały obiekt. 12 września rozpoczynamy mecze Muszyniaka z Stop Volley i Gdańsk Sącz na rozpoczęcie 15-16 albo 14-15-16 Biedź Bobowa Gorlice. Ты понимаешь, что он это говорит? Так, ну, я буду говорить по-русски, потому что я очень слабо говорю по-польски. Я хочу сказать большое спасибо, в первую очередь, Дарьюшу Джигу за то, что он организовал такой шикарный, хороший такой турнир. Да, хозяевам местечка, что нам очень понравилось. Очень нравится отношение людей к волейболу. И не только к волейболу, к своему месту. То небольшой городок, но видно, как они его любят. Все, весь город. И, в общем-то, волейбол это тоже собирает здесь всех жителей и приносит радость всем жителям. Мы бы, конечно, хотели принять участие на следующий год в турнире Pakro Cup. Мы не готовы в этом году, не знали о нем. Едем в Чехию, в эти же сроки играем турниры. А в следующий год, если нас пригласят, мы обязательно будем здесь. Большое спасибо хозяевам. Pan trener chciał serdecznie podziękować za gościnność na
dzisiejszym spotkaniu. Powiedział, że zapoznał się z miłym, pięknym miastem, którym jest Bobowa. W tym roku wyjeżdżają do 3 na turniej, natomiast jeżeli zostaną tylko zaproszeni do przyszłej edycji, to z przyjemnością skorzystają i pojawią się u nas, żeby zagrać w kolejnym turnieju Patroka. By to wskazał, jak komanda Bobowa grała. No, самое главное, что команда получала удовольствие от игры. Они, видно, что им нравится то, что они делают. Поэтому я думаю, что они получили удовольствие сами, доставили удовольствие нам. Так? Вижу, что это очень мощная дружина, которая имеет много перед собой. Mimo, że wiedziałyśmy teoretycznie, że gramy z mocniejszym przeciwnikiem, tak naprawdę podeszliśmy do tego meczu jako do sparingu. Nie grałyśmy dzisiaj w naszym optymalnym składzie. I prawdą jest też taka, że po dłuższej przerwie w treningu, więc nie można było oczekiwać zbyt wiele od nas dzisiaj na boisku. Jednak chciałabym zauważyć, że wygraną drużyną były dziewczyny w niebieskich koszulkach. Także zwycięzca jest jeden. Tak jest. Myślę, że w grudniu będzie lepiej, bo już będziemy w fazie gry i to będzie zupełnie... Dziewczyny powracają z wojaży zagranicznych i myślę, że będzie lepiej. Panie Adamie, jeszcze jakieś podsumowanie? Myślę, że nie. No to myślę, że wszystko zostało powiedziane. Chyba, żeby jeszcze jakieś pytania były, to... Myślę, że... Może powiem, panie burmistrzu, jeżeli mogę o tym grudniu, bo jest taki tak, pomysł... Tak, proszę bardzo. Pan ten jeszcze wypowiedział, bo jest taki pomysł... Борска, чтобы вы приехали в Польшу. Да? Так, так, мы хотим провести здесь сбор. И я надеюсь, что Дарьюш организует нам достойный спарринг. И мы, конечно, с удовольствием сыграем и с командой Бобовой. Есть такой помощь, чтобы в грудню еще раз отправить много польских. Тренер ма надзею, что еще раз смежусь ему с дружиной из Бобовой. Natomiast ja nie ukrywam, że chcielibyśmy, żeby Atlant mieszkał w Bobowej, tutaj się przygotował, trenował. Być może przyjdzie również druga drużyna z Białorusi, wtedy zrobilibyśmy jakiś większy turniej. A my oczywiście zapraszamy, to bardzo nam miło, że, że tutaj zawodniczki z Białorusi chcą przyjechać. To też jest ważne, te kontakty, a może się uda nawiązać jakąś ciśniejszą współpracę. Myślę, że to jest możliwe. Do kiedy zawodniczki będą u nas w Polsce? Są od 13 sierpnia do 5 września. Co ich jeszcze czeka? 2 mecze sparingowe z 3 drużyną w Polsce juniorek. W czwartek i w piątek mecz ze Stalą Mielec. Jest to etap przygotowań drużyny do mistrzostw Białorusi. Nie ukrywają, że ich celem jest mecz w Ensanczu z 3 drużyną juniorek w Polsce oraz ze Stalą Mielec. Drużyna z Białorusi wyjeżdża już 5 września, jedzie do Łomuńca na turniej w Czechach, później są 2 dni na Słowacji, wracają do siebie do... Żylinie, tak? W Żylinie na Słowacji, później wracają do siebie na Białoruś, gdzie będą się przygotowywać, bo starczy już Liga Białorusi. Ich celem jest obrona tytułu mistrzowskiego, jak najlepsze zaprezentowanie się w rozgrywkach Bałtyckiej Ligi. Może jeszcze dodam, że do tego Fakroka próbujemy taką zmontować drużynę z Małopolski, reprezentację Małopolski. Prawdopodobnie grałaby w grupie ze Stalą Mielec i Stop Volley. No mam nadzieję, że przynajmniej 2 dziewczyny, no Kasia tutaj na pewno i być może jeszcze jedna z Bobowej zagra. To będą dziewczyny z Wisły Kraków, z rezerw Muszynianki, jeszcze tam z innych klubów. Także może się nam z panem Pasiutem próbuje taką drużynę zorganizować na 14-16. Na pewno pan trener poprowadzi drużynę. Albo panie Andrzej Pasiut.